Witam Was wszystkich, drodzy. Cieszę się, że dotarliśmy bezpiecznie. Możemy mieć dobry czas, być w Bożej obecności. Tak przysłuchuję się od początku tego zgromadzenia. O wstępie wzywający nas do miłości. O pieśniach, które mówią, że bycie tak blisko z Nim gwarantuje nam wszelkie spełnienie, wszelkie błogosławieństwo. Też ciągle jestem troszeczkę pod wrażeniem niedzielnego nabożeństwa i słowa, bo ja nie tylko głosiłem wam, ale głosiłem sobie i też Bóg dotykał mojego serca i ciągle odczuwam to Boże działanie. Chciałbym dzisiaj zwrócić się do proroka Izajasza, do 55 rozdziału i będę czytał od pierwszego wiersza ten fragment. Od pierwszego wiersza do wiersza siódmego chciałbym jakby przypomnieć czy pewną myśl z niedzielnego nabożeństwa, żebyśmy mieli tą świadomość, że Bóg, który jest dobry, który jest wierny, prawdziwy, ten Bóg walczy o twoje i o moje życie. Ten Bóg jest Bogiem, który, że tak powiem, podąża za nami, kiedy zbaczamy z Jego drogi. Na przykładzie zboru w Laodycei mogliśmy widzieć, że chociaż w ustach Boga, tak obrazowo Pan to przedstawił, oni byli bliscy wyplucia, to jednak ciągle ten cel, który Bóg miał dla nich, był aktualny. I On mówił o tym, że jeżeli tylko pozwolą Jemu na to, żeby On przyszedł do ich życia, że otworzą mu serca na nowo, to On jest w stanie doprowadzić do końca swoje dzieło w ich życiu, tak aby wraz z Nim zasiedli na Jego tronie. I to jest coś niezwykłego, prawda, że jak wielka jest ta miłość Boża, ta cierpliwość Boga wobec nas. Prorok Izajasz z kolei mówi tak, nurze wszyscy, którzy macie pragnienie. Pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie, jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy. Tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi. Jak jego ustanowiłem świadkiem dla narodów, księciem i rozkazodawcą ludów, tak ty wezwiesz naród, którego nie znasz, a narody, które nie znały ciebie, będą śpiesznie podążać do ciebie przez wzgląd na Pana, twojego Boga, i przez wzgląd na świętego izraelskiego, gdyż cię wsławił. Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły. Niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Ten początek tego 55 rozdziału tak świetnie się nadaje na rozpoczęcie dni dla uzależnionych. Wydajecie pieniądze na to, co nie syci. Trwonicie swój dorobek życia, ale można być też trwoniącym, nie będąc uzależnionym, prawda? Możemy tracić czas i tracić życie na to, na rzeczy, które tak naprawdę nie są istotne. I kiedy czytałem dzisiaj rano też ten 55 rozdział, ten początek, to Bóg wyraźnie, tak jak w objawieniu mówił do zboru w Laodycei, kto ma uszy, niechaj słucha, tak tutaj Bóg mówi, nakłońcie waszych uszu. A więc zwróćcie uwagę, posłuchajcie tego, co Bóg ma wam do powiedzenia. I tutaj Bóg mówi, że od Niego można coś kupić, nie płacąc za to.
To jest taka dobra obietnica. Wszystko dzisiaj kosztuje. Ktoś musiał za to zapłacić, prawda? Ale dlatego, że Bóg zapłacił w ofierze swojego Syna Jezusa Chrystusa. Bóg nas wykupił. Dlatego On daje darmo z łaski wszelką obfitość i wszelkie błogosławieństwo. A więc mówi tak, nie chodźcie za rzeczami, które tak naprawdę nigdy was nie zaspokoją i nie nasycą. Dzisiaj jak patrzymy, jak ludzie biegają, czy to za bogactwem, czy to no, za takimi, powiem drodzy, takim dziadostwem. Myślę tutaj o narkotykach, o tych dopalaczach tak zwanych. Wydają pieniądze, grube pieniądze na coś, co ich nigdy nie nasyci, nigdy nie zaspokoi ich wewnętrznego pragnienia, tęsknot serca i duszy. Bóg tu wyraźnie odnosi się do duszy, mówi tak, jeżeli będziecie uważnie słuchać, jeżeli zwrócicie uwagę na to, co ja mówię, to tłustym będziecie jedli dobre rzeczy i dobrym i tłustym pokarmem nasyci się wasza dusza. Czyli dusza człowieka, która gdzieś tam wewnątrz jest stęskniona tych najlepszych, dobrych rzeczy, szczęścia, miłości, pokoju, radości, satysfakcji, spełnienia. Nie znajdziesz tego gdzieś indziej, jak tylko u samego Boga. Tylko On gwarantuje. Tylko społeczność z Nim gwarantuje. Tylko bliskość Niego gwarantuje, że człowiek może nasycić spragnione swoje wnętrze. I my wiemy, że ludzie nawet nie wiedzą, czego tak naprawdę poszukują. Jest głód w nich, jest pragnienie w nich, ale tak naprawdę nie wiedzą, czego poszukują. Dopiero jak spotkasz się z Panem, jak spotkasz się z Bogiem, nagle odkrywasz, że On jest odpowiedzią na tęsknoty, na szczęście, na te ukryte gdzieś tam w nas pragnienia. Oto to wszystko jest w Nim. Bóg mówi, nie traćcie swojego życia, nie traćcie swoich zasobów, nie traćcie swoich talentów, swoich możliwości na coś, co tak naprawdę nigdy was nie zaspokoi. Ale Bóg mówi, zwróćcie swoją uwagę na mnie. Zwróćcie uwagę na mnie, przyjdźcie, wyraźnie tutaj Pan mówi, pójdźcie do mnie, przyjdźcie do mnie, a wtedy będziecie nasyceni i spragnieni. Może ktoś powiedzieć, no tak, to dotyczy tych niezbawionych ludzi, tych ludzi, ale przecież, drodzy, ileż razy to jako Boże dzieci chodzimy czasami głodni, spragnieni, niespełnieni. Potrzebujemy Bożej obecności, bo może gdzieś tą Bożą obecność utraciliśmy. I Pan znowu jakby przypomina swojemu ludowi, zwróćcie swoją uwagę, swoje serca na mnie. Nakłońcie ucha, pójdźcie do mnie, mówi w wierszu trzecim, a ożyje wasza dusza. Nie tylko, że ona się nasyci, ona ożyje. I tak sobie pomyślałem, przecież dlatego Jezus mówi, ja jestem życiem. Czyli tak naprawdę jest tym, czego każdy człowiek tak naprawdę potrzebuje. Życiem, które daje pełną satysfakcję, pełne spełnienie i nie znajdziesz tego poza nim. Dlatego psalmista Asaf w psalmie 73 tak wyraźnie mówi, moim szczęściem jest być blisko Boga. To właśnie Jego obecność mnie nasyca. To Jego obecność daje mi poczucie szczęścia i poczucie bezpieczeństwa. I Bóg wzywa do tego, tak naprawdę wzywa do tego swój lud. Nie ludzi tego świata, bo to słowo prorocze i prorok mówi do Bożego ludu, który gdzieś tą radość, tą satysfakcję, to spełnienie, które miał w Bogu, gdzieś to utracił. Mówi, zwróćcie się do mnie, przyjdźcie do mnie. I tutaj wyraźnie Bóg wzywa ich, aby na nowo zaczęli szukać Pana, na nowo zaczęli szukać Boga dla siebie, Bożej obecności dla siebie. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Drodzy, ja wiem, że na ten temat mówiłem, ale
to słowo było w moim sercu, żeby dzisiejszego wieczoru jakby przypomnieć nam te rzeczy, że ja chciałbym, żebyśmy byli w takim miejscu, że znajdujesz Go, jesteś w Jego obecności i masz to poczucie, że tak naprawdę już nic więcej nie potrzebujesz, bo znalazłeś spełnienie i szczęście, które daje Bóg. I tylko On to może sprawić, Jego obecność to może sprawić. Nic tak naprawdę człowieka nie jest w stanie wewnętrznie w jego sercu i duszy zaspokoić. Ludzie bardzo bogaci, ludzie mający, wiecie, sławni i znani, czytamy nieraz o nich, targają się na swoje życie, bo mają ogromną pustkę, ogromne niespełnienie i nic nie było w stanie tego zaspokoić. Myśleli, może jakaś pozycja społeczna, władza, może pieniądze. Okazuje się, że jest totalna pustka ciągle, tam nic z tych rzeczy materialnych nie było w stanie zaspokoić serca, wnętrza człowieka. I dlatego Bóg mówi, przyjdźcie do mnie. Wtedy ożyjecie, wtedy na nowo się podniesiecie, wtedy będziecie, ja sprawię, że na nowo ożyje wasza dusza. Drodzy, ludzie robią różne dziwne rzeczy. Teraz wydarzyła się tragedia u nas tam w Ustroniu. Nie wiem, czy czytaliście, telewizja chyba podawała, prasa, internet. To młody człowiek, który postanowił, nie wiem, tak z tego by wynikało, tak z tego tak pisano, nie mający jeszcze 35 lat, 34 lata, postanowił, z tego by wynikało, skończyć ze swoim życiem. I wiecie, i uderzył rozpędzony z wielką prędkością w tył ciężarowego samochodu. Dosłownie to, co tam się wydarzyło, zabił się. Zabił się w tragiczny sposób, ale nie tylko siebie zabił, bo to było uderzenie tak silne, że taka, wiecie, wanny ciężkie, ciężarowe, ta wanna podskoczyła do góry i całą tą ciężarową samochód przesunęła w środku. Przed nim jeszcze był samochód, a przed tym osobowym samochodem była kolejna ciężarówka. W tej osobówce jechała kobieta tuż przed rozwiązaniem. Kiedy uderzenie było tak mocne, że popchnęło ten ciężarowy samochód i zgniotło tego pomiędzy tymi dwoma ciężarówkami, tą osobówkę. Kobieta w śpiączce została odwieziona do szpitala. Dziecko zostało zabite, musieli ją abortować, wyciągać martwe dziecko. Nie dość tego, wczoraj się dowiedziałem, że kobieta zmarła. Oto człowiek znajduje się w sytuacji, gdzie wręcz doprowadzony jest może do ostateczności, ale Bóg mówi, przyjdźcie do mnie, a ożyje wasza dusza. Możesz być w bardzo trudnej sytuacji, może się wydawać, że nie ma wyjścia z twojej sytuacji, ale Bóg jest Bogiem, który daje rozwiązanie i ma rozwiązanie. A diabeł przychodzi, by kraść, zabijać, wytracać, zabierać resztki nadziei w sercu człowieka. I tutaj Bóg wyraźnie wzywa swój lud, wzywa nas, abyśmy wiedzieli o tym, że On jest Bogiem, nie ukrywa się przed nami, nie bawi się w chowanego, ale jest Bogiem, który daje się znaleźć człowiekowi. Jeżeli go będzie szukał całym sercem, tak mówi i Jeremiasz, i Izajasz, i Piąta Mojżeszowa, jeśli będziesz go szukał całym sercem, on obiecuje, że da się tobie i mnie znaleźć. Myślę, że będąc Bożymi dziećmi, mamy ciągle pragnienie być bliżej i bliżej Boga. Chcemy być w Jego obecności. Wiemy, że Jego obecność zmienia nasze serca. Przede wszystkim nas zmienia. Kiedy wchodzę w Bożą obecność, to Bóg zmienia pierwsze mnie, moje serce, moje wnętrze, moje nastawienie. I wtedy ja staję się innym człowiekiem. Kiedy
jesteś blisko Niego, to to musi mieć wpływ na Twoje życie. Przede wszystkim ta obecność zmienia nas. Zmienia nas. I nagle widzimy w tej, zbliżając się do Boga, widzimy swoje własne braki, swoje własne niedostatki. Ja powiem tak, że zbliżanie się do Boga i to pragnienie jest, w cudzysłowie powiem, tak niebezpieczne, bo im bliżej przychodzisz do Jego światła, tym więcej możesz dostrzec rzeczy, które w tobie i we mnie wymagają zmian i naprawy. Czy w takim razie powinienem za bardzo nie zbliżać się do Boga? Nie, bo jeżeli chcę przeżywać Boga, doświadczać Boga więcej, więcej korzystać z tego, co On ma dla mnie, to powinienem właśnie przychodzić tak, aby to, co wymaga zmiany u mnie, mogło zostać zmienione. Pan mówi, szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. I tutaj to słowo jest takim wielkim, wielkim ostrzeżeniem i wezwaniem. Mówię nie już dla świata, ale dla nas. Oto Bóg wzywa nas, abyśmy się przybliżyli, jeżeli oddaliliśmy się od Niego, czy jeżeli widzimy, że nasza społeczność z Nim nie jest taka, jaka powinna być. On nas wzywa, abyśmy podeszli bliżej. I kiedy On nam coś objawia, tak jak do tych zborów z objawienia i do zborów w Laodycei, On nie objawia nam tych rzeczy, takich, które wymagają przemiany po to, aby nas oskarżyć, potępić, ale po to, aby nas doprowadzić do miejsca zmiany, do miejsca upamiętania, abyśmy mogli cieszyć się Jego obecnością, aby On mógł wejść, tak jak puka do naszego serca, aby mógł wejść i razem z nami wieczerzać, ucztować, a my abyśmy mogli razem z Nim ucztować. A więc jest to wielką zachętą. Z drugiej strony jest ostrzeżeniem, bo nie zawsze Pan będzie dostępny. My wiemy też, że żyjemy w czasie łaski, która też nie będzie trwała na wieki. W pewnym momencie czas łaski się skończy. I ta możliwość pojednania z Bogiem się skończy. Możliwość zmiany się skończy. Bóg wzywa swój Kościół, Bóg wzywa swój lud do tego, abyśmy Go szukali. Byli ludźmi, którzy ciągle pragną, chcą więcej i więcej z Jego obecności i społeczności. Dlaczego tak jest? Dlatego, że my wszyscy mamy tendencję do zletnienia. My wszyscy mamy tendencję do jakby przyzwyczajenia się nawet do świętych i dobrych rzeczy i już nie dostrzegamy ich takimi wielkimi i tak spowszednieją nawet te dobre Boże rzeczy. A Bóg nie chce tego. Chce, żebyśmy ciągle widzieli, jak tutaj jeden z braci się modlił, w jak wielkim zbawieniu mamy udział, jak wielkie błogosławieństwo Bóg nam udzielił. Drodzy, tak więc Pan wzywa, Pan mówi, jeżeli chcecie żyć, chcecie, żeby wasza dusza była pokrzepiona, wasze wnętrze, no to musicie przyjść do mnie. Tylko ja gwarantuję, Jego obecność gwarantuje nam, że tak może się stać, że On zaspokoi, napełni wszystkim tym, co ty i ja potrzebujemy, zaspokoi nasze serca i naszą duszę. My wiemy, że potrzeba jest ogromnym impulsem do szukania Boga. Jeżeli jestem zdrowy, no to za bardzo, ja się mogę modlić, ale kiedy zaczyna mi coś dolegać, czy kogoś z moich bliskich, ja zaczynam, nie wiem jak wy, ale zaczynam się inaczej modlić. Albo kiedy stoję przed jakimś wyzwaniem, to ja zaczynam większą uwagę, większą determinację, bo wiem, że jeżeli nie wymodlę pewnych rzeczy, że muszę stanąć w modlitwie. Wiecie, przygotowujemy czy planujemy ewangelizację młodzieżową, kolejną już ewangelizację młodzieżową i zdajemy sobie sprawę, że bardzo potrzebne jest nie tylko młodych ludzi, ale myślę i zboru, żebyśmy poświęcili większą uwagę, większą determinację, większe wołanie, aby Bóg błogosławił nasze to przedsięwzięcie, aby pobłogosławił nasze serca. A więc potrzeba
czy uzdrowienia, czy też zbawienia, modlimy się o kogoś, albo też człowiek, który uświadamia sobie, że jest zgubiony i potrzebuje ratunku, potrzebuje zbawienia. Jest wielkim błogosławieństwem dla człowieka, każdego człowieka, który dochodzi do takiego momentu w swoim życiu, że ma tą świadomość grzechu i zaczyna przeżywać coś, co Biblia nazywa smutkiem według Boga. Paweł pisze o tym w liście do Koryntian. Smutek według Boga, który nie zabija, ale który uwalnia, który prowadzi do uwolnienia, do zwycięstwa. Jeśli, i to jest taki właśnie smutek, nie z powodu tego, że czeka mnie kara, nie z powodu tego, że mnie złapali, ale z powodu tego, że zawiniłem, że zgrzeszyłem, że obraziłem Boga. I wtedy człowiek przychodzi do Boga z tym smutkiem, z tym bólem i woła i prosi o przebaczenie, o oczyszczenie. A więc potrzeba jak najbardziej jest tu wskazana. I zresztą tak Bóg mówi, zobaczcie, czy to, co do tej pory jest w waszym życiu, czy to was zaspokoiło, ale kiedy ode mnie odbierzecie, kiedy we mnie znajdziecie pokrzepienie, to wtedy dopiero doświadczycie tego odświeżenia. I pamiętamy Zacheusza, który szuka Boga, bo ma pragnienie. Pamiętamy, jak Jezus przechodzi przez Jerycho, on wspina się na drzewo sykomory, leśnej figi i stawia na, że tak powiem, na szali swoje imię, swój autorytet. Dla niego to już przestaje być ważne. On wychodzi na drzewo, aby zobaczyć Jezusa. I Jezus przechodzi tam, zatrzymuje się przy tym drzewie i mówi: Zacheuszu, zejdź śpiesznie z tego drzewa, dzisiaj muszę być w twoim domu. Przecież tam było w jego sercu pragnienie spotkania z Jezusem, poznania Jezusa. Jezus to pragnienie widział, on szukał Boga z całego swojego serca. On widział i miał tą, sądzę, świadomość, tam już coś się działo w jego sercu. Że Jezus może być odpowiedzią, bo jako celnik znienawidzony przez innych kradł, oszukiwał, prawda, na tym tle, ale kiedy Jezus stanął przy nim, jedna kobieta mi powiedziała na ostatnich dniach skupienia, mówi tak: ja nie odpowiadałam na żadne pozdrowienia alkoholika. Czasami wołali za mną, mówili do mnie, to dla mnie byli ludzie, na których ja nie reagowałam, żadne. Mówi, ale kiedy byłam na dniach skupienia, jakiś czas temu, wiele, kiedy oddałam swoje życie Bogu, wszystko się zmieniło. Nie dość tego, ja z tymi ludźmi nie chciałam mieć wcześniej w ogóle nic wspólnego, a dzisiaj przywożę na dni skupienia. Halleluja. Popatrzcie, co Bóg czyni z człowiekiem, który był zupełnie inny, nie miał świadomości. I zobaczcie, dzisiaj ludzie by pogardzają jeden drugim, ale Jezus zatrzymuje się przy tym pogardzanym Zacheuszu, któremu żaden z Żydów, takich, wiecie, patriotów by nie podał ręki. Dla nich to był zdrajca, to był kolaborant, który z Rzymianami współpracował. To był traktować go jak mgłę. A Jezus stanął i widział to pragnienie, tą tęsknotę jego serca. Widział Zacheusza, który nie może sobie znaleźć miejsca, bo wie, że to, co robi, to, co ma, to nie jest to, o co chodzi. Zacheuszu, dzisiaj chcę stanąć w twoim domu. I Zacheusz schodzi. I pamiętacie, jak idzie obok Pana Jezusa, idą do jego domu. Ja już słyszę tych ludzi, takich, wiecie, takich pseudoświętych, którzy mówią, u celników sobie znalazł miejsce. To już nie mógł znaleźć lepszych ludzi, takich porządnych ludzi. No właśnie, Jezus przyszedł ratować to, co zginęło, tych nieporządnych, tych wzgardzonych, tych podeptanych, których życie jest jak zdeptane, zniszczone przez grzech, ale jeśli go będziecie szukać całym sercem, to go znajdziesz i on ma moc zmienić wszystko w jednym momencie, w jednej chwili. Takim on jest. I Zacheusz, ja tak próbuję sobie to wyobrazić, a Zacheusz zaczyna mówić, Jezus nic do niego nie mówi. Idą, a nagle Zacheusz mówi, Panie,
Panie, połowę mojego majątku oddaję biednym, a jeżeli kogoś okradłem, oddaję w czwórnasób. Coś tam kapitalnego się wydarzyło i Zacheusz odnajduje sens, cel swojego życia. Popatrzcie na Samarytankę. Żydzi kompletnie, nie dość, że Samarytanka, bo Samarytanka, o której słyszeliśmy, że Żydzi ich traktowali jak nie wiadomo którą kategorię i nie wolno było z nimi rozmawiać, czy mieć jakiejkolwiek, ale jeszcze kobieta do tego. I oto Jezus, tam jest tak w Ewangelii Jana 4:4 tak ładnie powiedziane, Jezus musiał przechodzić przez Samarię, musiał. Właściwie co było tym musiał? No była ta potrzeba tej kobiety, to jej zagubienie. Miała, tak, 5 mężów, dobrze pamiętam, 5, a ten, z którym żyła, nie był jej mężem. Ona szukała spełnienia, szukała szczęścia, ale żaden człowiek, nawet najlepszy mąż, najlepsza żona, nie są w stanie wypełnić tych pragnień serca człowieka. Może to sprawić tylko obecność Pana. Amen? Żaden człowiek. Czasami mężczyzna czy kobieta myślą, no wyjdę za niego, ożenię to, ale to jest dobre, tak, fajnie, że się miłują, że się szanują, ale tak naprawdę te najgłębsze potrzeby, tęsknoty twojego i mojego serca może tylko zaspokoić Pan. I ta kobieta szukała w ludziach z tego spełnienia, ale wtedy Jezus tam przyszedł. Jezus zaczął z nią rozmawiać. I wiecie, Jezus mówi do niej to wszystko i wie, i ona jest zdziwiona, że On wie szczegóły z jej życia. Przyprowadź tu swojego męża. Nie mam męża, dobrze powiedziałaś, nie mam męża, bo ten, z którym teraz żyjesz, nie jest twoim mężem. Kolejny zawód, ale tu jest napisane, jeśli go będziesz szukał, jeśli do niego przyjdziesz, jeśli go będziesz wzywał, to wtedy on da się znaleźć, jest odpowiedzią na potrzeby człowieka. I nagle coś się dzieje z tą kobietą. Ona leci, zostawia to wszystko i mówi, chodźcie, znalazłam Mesjasza. Sobie myślę, że rabini nie byli w stanie rozpoznać. A ta kobieta rozpoznała w Jezusie obiecanego Mesjasza. Zobaczcie, jak grzech jest w stanie zaślepić człowieka. Ludzie, wydawało się, porządnie ubrani, perfumy takie i takie, jeżdżące tymi... No, wtedy nie jeździli takimi samochodami. Dystyngowani i tak dalej, wyuczeni w wielu rzeczach i oczy ich są zakryte. Jezus czyni znaki i cuda i rzeczy, które nigdy wcześniej się nie działy i oni nie widzą w Nim obiecanego Mesjasza i wypełnienie proroctw. Ta kobieta go rozpoznała. To ta kobieta powiedziała, znalazłam Mesjasza. Jak grzech zaślepia, oszukuje, jak zwodzi. Ludziom się wydaje, że posiedli mądrość i nie wiadomo co, ale jeżeli nie ma uniżonego serca, to jesteśmy zaślepieni, bo to uniżone i pokorne serce dopiero jest w stanie zobaczyć Zbawiciela i Jego zbawienie. Pyszny nic nie zobaczy, zadufany w sobie człowiek, zadowolony z siebie, nic nie zobaczy. Ta pycha go zaślepia. Potrzeba. Dałby Bóg, aby jak najwięcej ludzi w naszym kraju mogło dostrzec, mogło dojść do tego smutku, który jest według Boga, dostrzec swój stan i dojść do upamiętania. I dobrze jest, ja mówię tak, że Bóg nie ma nic przeciwko temu, że potrzeba, sytuacja nagle zmusza cię do szukania Boga, na którego przedtem w ogóle człowiek nie zważał. Żył sobie jak żył, był zadowolony w miarę, może nawet bardzo zadowolony. Ani choroby, powodzenie materialne, nawet Asaf, który był odpowiedzialny za uwielbianie Boga, patrzył na takich ludzi
I wiecie, mówi, moja noga o mało się nie zachwiała. Ale oby człowiek mógł zobaczyć, że nie nasyci się jego serce, nie nasyci się jego dusza, nie dozna w pełni, nie dozna tej satysfakcji spełnienia w swoim życiu, jeśli nie znajdzie tego, który jest źródłem życia, jeśli nie znajdzie Jezusa. Możesz mieć wszystko, ale jeśli nie masz Jego, tak naprawdę jesteś biedny, jesteś goły, tak naprawdę nie masz nic. Nie zabierzesz, nikt z nas nie zabierze z sobą to, co ma. Jeśli nie masz Jezusa, który jest życiem wiecznym, nie masz nic. Idziesz bez niczego na spotkanie z żywym, prawdziwym Bogiem. Jezus ogłosił zbawienie dla Zacheusza, który pokutował. Samarytanka doświadczyła przebaczenia grzechów i życia. I nie tylko ona, ale tam, nie wiem, ta wioska. Tak wielu ludzi przyszło do Jezusa w wyniku jej świadectwa. Drodzy, potrzeba, ja myślę, taka świadomość w nas, taka tęsknota też za tym, kim Bóg jest, albo za Bogiem, takie pragnienie Boga jest, oprócz tej potrzeby, jest taką właściwą motywacją, aby szukać Pana. Są takie piękne obietnice. Zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma. Psalm 55, wiersz 29. Albo wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Psalm 50. Czyli cokolwiek by nie było, popatrzcie, nasze brzemiona, nasze trudności, nasze troski. Bóg chce, żebyśmy przyszli do Niego jako do źródła życia, do źródła rozwiązania naszej sytuacji. Niektórzy może nie mają takich różnych potrzeb, akurat są w takiej sytuacji, ale masz ukryte tęsknoty i pragnienia Boga więcej i więcej. Chcesz więcej. Ciebie gorliwie szukam. Ciebie pragnie dusza moja, jak ziemia zeschła, spragniona, bezwodna, mówi psalmista w psalmie 63. Ciebie pragnie. Jezus mówi, ja pragnącemu dam pić darmo. W tym wierszu, darmo. Jeśli kto pragnie, mówi Jezus, niech do mnie przyjdzie i pije. I Bóg chce nas nasycać. Chcę widzieć. Ja myślę, że pragnienie jest ogromną motywacją, aby szukać Bożego oblicza i Bożej obecności. Źle jest, kiedy w nas nie ma tego pragnienia i tej tęsknoty, aby być blisko Boga, bliżej i bliżej Jego obecności, być w Jego obecności. A niektórzy po prostu są w takim fantastycznym miejscu, że przeżywają taką, to w nich jest, to rośnie, miłość do Boga i wiedzą, że Bóg jest na pierwszym miejscu i to widać w ich życiu, że z miłości do Boga szukają Jego obecności więcej i więcej. Różne powody mogą być. Jedno jest ważne, żebyśmy przychodzili do Niego. Czy to są problemy, czy to są ciężary, czy to są choroby, czy to są inne rzeczy, On daje się znaleźć i udziela nam swojej mocy. A może właśnie są takie tęsknoty i pragnienia Jego rzeczy, Jego błogosławieństw. Powiem tak, ja ciągle modlę się i to jest, bardzo często wołam do Boga tą modlitwą z Dziejów Apostolskich 4 rozdziału, kiedy zbór zebrał się, kiedy zakazano Piotrowi i Janowi opowiadać o Jezusie, przyszli do swoich i podnieśli jednomyślnie głos: Panie, wyciągnij rękę.
aby przez imię Twojego Syna Jezusa działy się znaki i cuda. Ja wierzę, że Bóg nie jest ani ograniczony czasem, ani miejscem, ani możliwościami. Dla Boga nie ma problemu pobłogosławić przez jednego czy przez stu, prawda? On jest pełen mocy. Jeżeli tak pierwszy zbór się modlił, to dlaczego my, tu zbór w Czechowicach, nie mamy wołać do Boga, wyrażać naszych tęsknot i pragnień, o ile one w nas są? A jeśli nie są, może warto byłoby obudzić w sobie te pragnienia, te tęsknoty i to wołanie do Boga, aby On widział, że my szukamy Pana i Jego mocy. Bo tu jest też napisane w księdze Kronik, szukajcie Pana i Jego mocy. I nie ma nic niewłaściwego, kiedy szukamy Pana i Jego mocy. Czasami ludzie mówią, no jak, najważniejsza jest miłość. Inni mówią, nie, najważniejsze są dary Ducha Świętego. A ja muszę powiedzieć, że ani jedni, ani drudzy nie mają racji. Ważne jest jedno i drugie. Kościół powinien w miłości posługiwać darami Ducha. Jedno i drugie jest ważne. O jedno i drugie Paweł pisze, że mamy zabiegać i starać się, tak? Jest napisane, że mamy usilnie starać się o dary Ducha? Czy nie jest napisane? A przecież on mówi, a pokażę wam doskonalszą drogę i mówi o miłości, a zaraz mówi przed i po, kiedy mówi o miłości, mówi usilnie starajcie się o dary. Wiecie, jest ogromnym błędem i to jest wręcz niewłaściwe, kiedy próbuje się to oddzielić jedno od drugiego, jak to jest wszystko w pakiecie. Jak to jest miłość, też objawia się, czy powinna się objawiać w taki sposób. To pragnienie, ta tęsknota. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Jest to czas, żeby Kościół wzbudził w swoich sercach lud Boży te tęsknoty i pragnienia za Bogiem, za Bożymi rzeczami, za Bożym błogosławieństwem, aby Duch Święty był wylewany na nasze życie, aby Boża obecność była większa i większa w Twoim i w moim życiu. I tutaj są takie dobre rady do tych, którzy mają te pragnienia, mają miłość do Boga, są w różnego rodzaju potrzebie. Są takie dobre rady. Mamy przyjść do Boga. Powinniśmy być skoncentrowani na tym szukaniu Jego oblicza. On tu wyraźnie w wielu miejscach Słowo Boże mówi, że mamy szukać. Szukać Jego oblicza, to znaczy szukać bliskości z Nim. Bliskości. W pierwszej Kronik 22:19 jest napisane, więc skierujcie wasze serca i myśli ku temu, aby szukać Pana. Skierujcie wasze serca i myśli ku temu, aby szukać Pana. Wiecie, możemy myśleć o różnych rzeczach. Trzeba jakiś wysiłek i trud. Ja chciałbym swoje myśli ukierunkować, chciałbym pójść w tym. A czy w Nowym Testamencie nie pisze Paweł w liście do Kolosan, pamiętacie, myślcie o tym, co w górze. Myślcie o tym, co w górze, nie to, co tu. Tego szukajcie, co jest w górze. Tych rzeczy od Boga, które są w górze. Ale jeżeli nie ma w nas pragnienia tych rzeczy, jeżeli nie rozbudzamy w sobie pragnienia, więcej, życie, codzienność absorbuje naszą uwagę na wielu różnych innych rzeczach, ale jeżeli mamy szukać Pana, to musimy być na Nim skoncentrowani. Jemu poświęcić uwagę, do Niego zacząć wołać, pozwolić, że tak powiem, żeby ograniczyć ten wpływ różnych innych informacji, aby słyszeć, co On chce mi powiedzieć, co ma do mnie, co chciałby uczynić w moim życiu, czy też przez moje życie. A więc musi być to skoncentrowanie na Nim. Ta modlitwa. Wiecie, nie wiem, ale kiedy rano wstaję, kiedy siadam przy Biblii, kiedy zaczynam się modlić, otwierasz Biblię
I nagle, kiedy czytasz, Bóg zaczyna do ciebie mówić. To słowo zaczyna przemawiać. Czasami od razu, czasami musisz to odłożyć, musisz jakby czekać. No, jak przemawia? No, czytam i zaczynam rozumieć. To chyba przemawia, nie? Chyba wiem, że Bóg mówi. Ale są czasami, że jeszcze coś ekstra Bóg nas może gdzieś tam wewnętrznie w naszych sercach pobudzić. W każdym razie Bóg mówi. Bóg nas zachęca, podnosi naszego ducha, nasze serce. Ja muszę na to poświęcić uwagę i czas, jeśli go chcę znaleźć, jeśli chcę usłyszeć, co chciałby mi powiedzieć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. A więc bądź skoncentrowany i zacznij wołać. I oczekuj, że on odpowie, że on przyjdzie. Nie wiem jak, dzisiaj może tak przemówić, jutro będzie zupełnie inny sposób, a czasami będzie to jakieś wydarzenie i nagle... Aha, to Bóg mówi tutaj przez to wydarzenie czy przez tą osobę. Bądź skoncentrowany, poświęć uwagę. Zacznij wołać do Boga, zacznij mówić do Niego, czego pragniesz, za czym tęsknisz, co chcesz, żeby Bóg uczynił w twoim życiu. Proste rzeczy, ale to ma niesamowitą wagę. Pan chce, żebyśmy w ten sposób działali, do Niego mówili. Wiecie, ludzie czasami ignorują to i czasami my jako wierzący mówimy, no nie mam czasu, nie dam rady. Ale teraz jest czas szukać Pana. Nie jutro. Teraz jest czas. I tutaj są bardzo ważne jeszcze dwie rzeczy, o których mówi Izajasz. Pan mówi przez Izajasza. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca. Wiecie, zawsze... Kiedy rozważałem, czy czytałem, szukajcie Pana, jakby nie łączyłem jedno z drugim. Dopiero ten tekst mi pokazał, że tak naprawdę, kiedy szukam Pana, chcę Go znaleźć, chcę Go doświadczyć, chcę być bliżej Jego obecności, to tu jest napisane, że jeżeli naprawdę Go szukam, to muszę być otwarty, gotowy, usunąć wszystko to, co Bogu się nie podoba. Niech bezbożny, niech ten, który szuka Pana, niech odrzuci wszelką bezbożność. Zobaczcie, ci ludzie, do których mówił Izajasz w 58 rozdziale, on mówi do tych, którzy mówią, dlaczego my pościmy, modlimy się, a ty nie mówisz? Pamiętacie? 58 rozdział fajnie nauczy na temat postu. Czy Pan ma upodobanie w tym, że ktoś nie je, zwiesza głowę i tak dalej, prawda? Nawet Pan Jezus w Nowym Przymierzu mówi, jak pościsz, namaść swoją twarz, aby nikt nie wiedział, że pościsz, a oni to tak fajnie pokazywali, jak to są, prawda? Jacy oni to są pobożni i zaangażowani, nie? Ale mówi, ale w tym samym czasie. Wiersz czwarty, a gdy pościcie, kłócicie się, spieracie, bezlitośnie uderzacie pięścią, nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości. Czyli jeśli szukam Pana, jeśli nawet poszczę i post jest dobrą rzeczą, jeśli odmawiam sobie jedzenia, odmawiam sobie picia i większą uwagę w tym dniu czy w tym czasie, kiedy też muszę wykonać inne jeszcze rzeczy, ale nastawiony jestem na Pana, na szukanie, na Jego Słowo, to Bóg przemawiając może mi pokazać, czy będę widział, że muszę też usunąć to, co Boga nie chwali, jeżeli chcę Go znaleźć. Jeżeli chcę być blisko Niego i kiedy później, nie ma już teraz czasu, kiedy czytamy w drugiej księdze Kronik w 17 i w 15 rozdziale o Asie i Jehoszafacie, królach judzkich, to tam jest taka ciekawa rzecz. Właśnie nad tym rozmyślałem, zwróciłem uwagę, że to szukanie Boga to nie była tylko modlitwa, nawet nie tylko post. To jest za mało, żebym znalazł Pana, że na szukanie Boga składa się coś więcej niż modlitwa i post.
Tam jest napisane, że szukali Pana i to szukanie polegało na tym, że zaczęli postępować według słowa, przykazań Pana. Zaczęli chodzić Bożymi drogami, czyli prostowali swoje kroki. Usuwali świątynki, czyli usuwali wszelką bezbożność, wszystko to, co było niewłaściwe. I jeszcze Jehoszafat i Asa nauczali lud Boży słowa Pana, aby byli wiedzieli, co Pan mówi w swoim słowie, aby tak żyć. Czyli szukać Pana. Nie, to nie jest kwestia tylko modlitwy. Nawet postu i modlitwy. Ale to jest dużo coś więcej. Ja muszę też usunąć rzeczy, o których Bóg, Słowo Boże mi mówi, że są niewłaściwe. Oni to robili. Zacząć żyć, zacząć prostować swoje kroki do słowa, które On mówi. To wtedy widać, że szukasz Pana, że ci zależy, że chcesz Go znaleźć. I On da się wtedy znaleźć, bo widzi naszą szczerość, naszą uczciwość, że nam zależy. Jesteśmy gotowi wyprostować to, co krzywe. Przypomina mi się Jan Chrzciciel, który wzywał lud Boży. Pamiętacie, tam na pustyni? Prostujcie, prostujcie ścieżki. To, co wyniosłe, niech będzie obniżone. To, co niskie, niech będzie podniesione. I kiedy ludzie szli do chrztu, tam wtedy to był chrzest Janowy, to nie był Nowego Przymierza chrzest, oni tam wyznawali swoje grzechy, tam pokutowali. Tam przychodzili też ludzie, którzy też się chcieli ochrzcić, myśleli, że chrzest ma taką magiczną moc, ale nie mieli zamiaru zostawić grzechu w swoim życiu. I Jan to widział przez Ducha Bożego i mówił, że plemię, czy wy myślicie, że żmijowe, że wy uciekniecie przed nadchodzącym gniewem, że ta woda was zbawi? Pierwsze, zanim tam mieli wejść, tam musiało być to wyznanie, porzucenie, ten żal, ten smutek z powodu zła, grzechu. I wtedy Bóg daje się znaleźć. A więc jest ten moment, że szukać Pana to jest coś więcej niż modlitwa i post. To jest prostowanie swoich dróg, to jest porzucanie grzechu, to jest zgłębianie Bożego Słowa, no bo ja chcę Go znaleźć, to ja chcę, czytając Jego Słowo, ja Go poznaję, prawda? To jest szukanie Pana. To wymaga czasu, to wymaga wysiłku, to wymaga poświęcenia. My dzisiaj nie chcemy czekać, prawda? Chcemy, żeby Pan, ja mówię i Pan od zaraz powinien odpowiedzieć, nie? Bo mi się śpieszy, nie? A ja widzę w Biblii zupełnie coś innego. Bóg nic ani nie musi, to ja muszę iść na kolana, to ja muszę wołać, to ja muszę się uniżyć. I dopiero ja wiem, że On odpowie, amen? Bo On się daje znaleźć tym, którzy Go szukają, ale którzy Go szukają szczerze, którzy są gotowi pójść, dać się Bogu, złamać Jego Słowu, przemienić Jego Słowu, to wtedy Go znajdziesz i wtedy On nasyci twoje życie tak jak nigdy i wtedy Jego moc wypełni twoje życie. I przyjdzie uzdrowienie, jak na skrzydłach, mówię o tym wewnętrznym, ale też i cielesne może przyjść, to zależy w jakiej jesteśmy sytuacji. Przyjdzie błogosławieństwo, przyjdzie Boży pokój, przyjdzie radość. Pan daje się znaleźć. I tutaj na koniec on mówi tak, żeby nie tylko porzucić swoją drogę, swoje zamysły, nawrócić się do Pana, aby się nad nim zlitował. I tutaj jest obietnica do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. A więc kiedy Bóg mi objawił, Słowo mi objawiło, przekonało, ja wyznaję, szczerze i odwracam się od wszelkiego grzechu,
mamy obietnicę, że Bóg nam przebaczy, oczyści. Będziemy wolni, bez żadnej winy przed Jego oczyma. Halleluja. Szukajmy Pana, wołajmy do Niego, wzywajmy Jego imienia i prywatnie, i w naszych domach, wzywajmy Jego imienia w naszym zborze, wołajmy, mamy wołać i wzywać Jego imienia. Panie, tego pragniemy, tego potrzebujemy, za tym tęsknimy. Niech to odzywa się nie tylko w naszych sercach i myślach, ale niech z obfitości serca mówią usta. To jest tak, jak Duch Święty zstępuje, jest taka obfitość i napełnia twoje życie, że zaczynasz modlić się innymi językami. Zaczynasz mówić tak, jak Duch Święty poddaje, bo to jest obfitość. Powstańmy, drodzy, aby się modlić. Czy chcemy wzywać dzisiaj Pana? Możesz Go wzywać w swojej potrzebie, w swojej sytuacji. Możesz zacząć Go szukać, wołać: Panie, przecież jest pomoc od Ciebie. Zrzuć na Pana wszelkie brzemię i Mu zaufaj. Zrzuć to na Pana, zaufaj Mu, wołaj do Niego. A może to jest jakaś inna potrzeba. Chciejmy na koniec modlić się teraz, ale też możemy modlić się: Boże, udziel nam swojej łaski i błogosławieństwa więcej i więcej jako zborowi. Błogosław naszą młodzież, nasze dzieci, błogosław domy, rodziny, nas. Spędźmy chwilę czasu w modlitwie. Wołajmy przez chwilę, wołaj o swoje życie, o swoją potrzebę, a później będziemy się społecznie modlić o Kościół, o zbór, dobrze? Panie, tak dziękujemy Ci, że tutaj jesteś. Dziękujemy Ci, że Twoje jest królestwo i władza, i moc, i autorytet. I dziękuję Ci, że dajesz się znaleźć tym, którzy Cię szukają całym sercem, którzy wzywają Twojego imienia szczerze, Panie. Ty widzisz te wszystkie potrzeby, jakie mamy indywidualnie w domach. Boże, wołamy do Ciebie. I nie chcemy tylko teraz wołać, ale chcemy wołać do Ciebie tak, aż przyjdzie pomoc, aż przyjdzie rozwiązanie, aż przyjdzie moc Twoja od Ciebie, Panie. Dziękujemy Ci, Jezus. Chwała Ci, Panie. Halleluja, Jezus. Ty widzisz, Panie, że w naszych domach są osoby, które potrzebują nawrócenia, zbawienia, ratunku. Wzywamy Twojego imienia, abyś przyszedł do ich życia, dotknął ich, Panie. Ty widzisz, jakim to jest brzemieniem i ciężarem, Panie. Ale Ty powiedziałeś, abyśmy zrzucili go na Ciebie. Boże nasz i Królu nasz, dotykaj. Prosimy Cię o cuda w życiu naszych dzieci, w życiu naszych bliskich. Wołamy do Ciebie, Ojcze, w imieniu Jezusa. Modlimy się o cuda Twoje, o zbawienie dla naszych bliskich. Panie, wejrzyj. Panie, wejrzyj. Duchu Święty. A jeśli jest, Panie, słabniemy, Ty nas posil, Ty nas wzmocnij, Ty nas podnieś. Panie, abyśmy nie byli letni, ale, Panie, mieli gorliwą miłość do Ciebie. Panie, wołamy do Ciebie. Usługuj nam, działaj w nas, dotykaj nas. Chwała Ci, Jezus. Halleluja. Boże, modlimy się o cuda w naszych domach, o cuda w życiu naszych bliskich, o cud zbawienia Twojego, Panie, przemiany ich życia. Panie, Ty znasz każdą osobę. W imieniu Jezusa o to się modlimy. Chwała Ci, Jezus. A też, Boże, modlimy się o nasze dzieci w zborze, o naszą młodzież, o ewangelizację. Wołamy do Ciebie, błogosławimy ten czas, te plany w imieniu Jezusa Chrystusa. Błogosławimy nasze nabożeństwa. Panie, niech są pełne łaski i mocy i obecności Twojej. Niech Duch Twój Święty wionie całą mocą. W imieniu Jezusa o to się modlimy, o chrzest, który ma być, o katechumenów, Boże, w imieniu Jezusa się modlimy. Wszechmogący Boże, potrzebujemy łaski Twojej, błogosławieństwa w każdym czasie. Halleluja. Halleluja.